Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Arsenału Muzeum Wojska Polskiego. Proszę Państwa, muzeum nie tylko przechowuje, nie tylko opracowuje, konserwuje obiekty, a potem. Eksponuje na wystawach stałych bądź czasowych, ale też cały czas pozyskuje i bywa, że w ciągu roku trafiają do nas setki nowych, ciekawych obiektów, w tym również interesujące egzemplarze broni. I dzisiaj naszym bohaterem jest CKM ZUR-30, wyprodukowany w warszawskiej fabryce karabinów. O historii tego egzemplarza za chwilę Państwu powiem. Najpierw co nieco o samym karabinie, o samej konstrukcji ckm ZR 30 bardzo przypomina słynnego Maxima, bo też i zasada działania jest podobna, krótki odrzut lufy, wodne chłodzenie. Oto imponująca chłodnica, która powodowała, że wydajność ogniowa tej broni była bardzo, bardzo wysoka. Karabin stworzył John Moses Browning, jeden z najsłynniejszych różnikarzy XX wieku, twórca choćby takich legendarnych konstrukcji jak Colt 1911. To również dzieło Browninga i inżynier Karczewski, który pracował w latach dwudziestolecia międzywojennego w warszawskiej fabryce karabinów, określił ten karabin. Stwierdził o nim, że cechuje go genialna wręcz prostota. Wcale mnie nie dziwi, że ostatecznie zwyciężył w konkursie na nowy, ciężki karabin maszynowy dla wojska polskiego i został na przełomie lat 20. i 30. przyjęty do uzbrojenia. Warto dodać, że Polacy wprowadzili w nim sporo modyfikacji od swojego amerykańskiego pierwowzoru, czyli ckm wzór 1917, który debiutował na polach I wojny światowej. Różniła go między innymi dłuższa lufa, ale oczywiście układ zachował ten sam. Oczywiście Polacy dostosowali tę broń do swojego standardowego naboju, czyli 792 Mauser. Karabin zasilany był wsparcianej taśmy na 330 nabojów. Jak mówię, wielka wydajność ogniowa, doskonała broń, niezastąpiona w obronie. W wojsku polskim CKM-y wzór 30, które osadzano na różnych wzorach podstaw, m.in. na podstawach wzór 34 i kawalerijskich wzór 36, grupowano w kompaniach i szwadronach, znajdowało się tam 12 ckm -ów. sekcja liczyła 7 osób. To była naprawdę wyspecjalizowana broń. Proszę Państwa, egzemplarz, który prezentujemy. Trafił do nas, jak mówiłem, stosunkowo niedawno. Został wydobyty z ziemi, wykopany podczas prac leśnych i został znaleziony na szlaku odwrotu jednego z pułków wojska polskiego, wycofującego się w kierunku Wisły po rozbiciu północnego zgrupowania Armii Prusy. Przepiękna historia, przepiękny egzemplarz, niestety bez podstawy. Podstawa się nie zachowała, została może gdzieś indziej ukryta, a może porzucona na polu walki. Karabin był dużo bardziej cenny, i ten został ukryty przez polskich żołnierzy w 1939 roku. Proszę Państwa, to co jest tutaj istotne i na co bardzo chciałbym zwrócić uwagę, to że nasi chłopcy z konserwacji metalu, z pracowni konserwacji metalu, dokonali absolutnie fenomenalnej konserwacji, renowacji tej broni, a przede wszystkim postarali się zachować jak najwięcej oryginalnej ochronnej farby, którą Cały karabin był pierwotnie pokryty i rzeczywiście udało im się zachować ją no, w 75%. Widocznie karabin ten znajdował się w dosyć suchym piasku, że przetrwał w tak doskonałym stanie. Zresztą, proszę Państwa, mechanizmy działają idealnie. On w środku wygląda, jakby wczoraj wyszedł z fabryki. Proszę spojrzeć, przeładuję. Kliknę na sucho. Nic tylko założyć taśmę i strzelać. Wszystkie sygnatury są doskonale czytelne. Zacznijmy. Od tej, proszę Państwa, na z prawej strony komory zamkowej napisane jest CKM wzór 30, PWU, czyli Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia, myślnik FK, czyli Fabryka Karabinów, numer seryjny, numer 6147 i rok produkcji 1934. Numer seryjny postłużony jest również na innych częściach. Jest także odbiór wojskowy, czyli G2 w owalu, tak zwane polskie jaju. Proszę Państwa, Mamy CKM-u 30 w zasadzie sporo w zbiorach, e, i niektóre również z bardzo fajnym kontekstem albo z 1939 roku, albo okupacyjnym bo przecież karabinów tych używano również partyzantce, czy w powstaniu warszawskim. Ale patrzę na ten CKM i mam nadzieję, że to wcale nie jest nasz ostatni. Dziękuję Państwu za uwagę.